Ale ja o sobie i tak mówię, że jestem największym szczęściarzem na świecie, dlatego że narkotyki nie zdążyły zabrać mi jednego życia. Ja. Muszę się do kogoś zwrócić o pomoc, ale nie było do kogo. Byłem sam. Wokół mnie siedziały tłumy ludzi, setki ludzi. A ja się czułem tak, jakbym był ostatnim żywym człowiekiem na tym świecie. Byłem tylko ja i ten strach ciemność to wszystko co się działo we mnie i co niszczyło mnie od środka niszczyło moją duszę wyszeptałem cichutko jedno zdanie nikt nie słyszał ja słyszałem i słyszał Bóg poza tym nikt i powiedziałem mu krótko Panie Boże jeżeli jesteś jeżeli istniejesz jeżeli bo ja jeszcze w niego nie wierzyłem. Stąd ten tryb warunkowy. Jeżeli, jeżeli istniejesz, to zrób coś ze mną. Ja już dłużej nie mogę. Ja nie mogę tak dłużej żyć. Nie chcę tak dalej żyć. Cześć, nazywam się Łukarzuza. Witam cię na kanale Sykomora Zakeusza. Dzisiejszym gościem jest Wiesiek. Wiesiek od 20 lat. Jesteś uzdrowionym na narkomanii 23. 23 dokładnie. No i też 20 lat spędziłeś w Gorii. Dzisiaj. Tak. Spotykamy się po to, żebyś się podzielił właśnie z historią swojego życia. Zanim do tego przejdziemy, drogi widzu słuchaczu, jeśli oglądasz ten materiał, to prosimy o lajka, like subskrypcję, żeby ten materiał docierał do największej liczby osób, żeby ta ewangelia, dobra nowina docierała do osób, które potrzebują tego. To wieśku zaczynamy od początku, czyli właśnie. Jak to się stało, że tam w tej Medjugorje wylądowałeś? Jak to jest, pod koniec ósmym się u Ciebie potoczyło? Yy, no to dobrze, jak od początku, do od początku. Yy, trafiłem do Medjugorja w 2000 roku. Yy, wszystko zaczęło się właściwie już od dzieciństwa. Yy. Urodziłem się w katolickiej rodzinie, byłem wychowany jak katolik, byłem ochrzczony, bierzmowany, chodziłem do kościoła, uczestniczyłem we mszach świętych, 8 lat nawet byłem ministrantem w parafii Ojców Franciszkanów w Jaśle, to jest miejscowość na Podkarpaciu, gdzie się wychowałem. Ale kiedy miałem 15 lat, zbuntowałem się. Ja zawsze powtarzam jedną rzecz, że... Okres dojrzewania to jest jeden z najtrudniejszych okresów w życiu człowieka. W głowach młodych ludzi rodzą się trudne pytania o sens życia, o takie pytanie, powiedzmy, natury wręcz fundamentalnej. Po co żyję? Skąd przyszedłem? Dokąd zmierzam? jaki to życie ma sens? No i kiedy na te pytania nie potrafią sobie młodzi ludzie znaleźć odpowiedzi, to często się buntują. No i ja się też zbuntowałem ale zrobiłem to dziwnie, oczywiście z perspektywy lat to mówię, zrobiłem to w najgłupszy z możliwych sposobów, bo mój y, błąd wyraził się tym, że odrzuciłem Boga. Znaczy ja na początku nawet nie zanegowałem jego istnienia. Ja mu powiedziałem, Panie Boże, ty na lewo, ja na prawo, ja Ciebie nie potrzebuję. No i oczywiście przestałem chodzić do kościoła, przestałem się modlić. Y, Bóg przestał dla mnie istnieć. No i w tym momencie stało się coś takiego, że ja straciłem poczucie sensu istnienia. Pogubiłem się w życiu. Totalnie. W moim sercu powstała pustka. W momencie, kiedy wyrzuciłem Boga ze swojego życia, w moim sercu stworzyła się pusta przestrzeń, puste miejsce. A kiedyś. Ktoś mądry powiedział, że życie pustki nie toleruje. No i trzeba było tą pustkę czymś wypełnić. Skończyłem podstawówkę, poszedłem do liceum. Zaczęły się imprezy. Wiadomo, na imprezach się piło, zaczął się alkohol w moim życiu. No ale jeszcze było to w takim stopniu, że funkcjonowałem normalnie. Skończyłem liceum, zdałem maturę, ale potem. Alkohol, jak to dzisiaj mówią młodzi, przestał mnie kręcić. To, to nieustanne poczucie bez sensu istnienia, bez sensu bytu, no domagało się czegoś mocniejszego. Sięgnąłem po środki psychotropowe, wszelkiego rodzaju leki używane najczęściej w psychiatrii, często łączone z alkoholem. No a potem los postawił na mojej drodze narkomana, który. Pokazał mi, jak produkuje się kompot, czyli naszą polską heroinę. Technologia jest prosta, więc ja po kilku dniach już sam sobie byłem w stanie wyprodukować narkotyk. To było w Rzeszowie. Po powrocie z Rzeszowa do Jasła zacząłem po prostu brać narkotyki. No i moje życie zmieniło się w pieku. Narkomania jest w pieku. Piekłem na ziemi, piekłem, które człowiek funduje sobie sam i na własne życzenie. Ja o narkotykach mówię, że to jest największe oszustwo świata. To jest najperfidniejszy wynalazek szatana. Dlaczego? Narkotyki dużo obiecują. Mnie też po pierwszych działkach wydawało się, że odlatuje do nieba. Zresztą... Samo określenie odlot, czyli stan po wzięciu działki, to już jest, dużo o tym mówi. Z tym, że to niebo się bardzo szybko skończyło. Potem zaczęło się piekło, piekło na łoku, kiedy się już brało nie po to, żeby mieć odlot, tylko po to, żeby w miarę normalnie funkcjonować. Więc dużo obiecują narkotyki, nic nie dają. Narkotyk na pewno nie pomógł mi rozwiązać żadnego życiowego problemu. Owszem, narkotyki problemy ode mnie odsuwały. Ja, jak się naczpałem, to mi było wszystko jedno. Byłem takim zamknięty w takim kokonie, po prostu odcięty od świata. Podejrzewam, że gdyby wybuchła trzecia wojna światowa, to bym się raczej nie przejął, jak byłem naczpany. Więc nie pomogły mi. Z, rozwiązywać żadnych problemów. Nie dały mi nic, narkotyki. Zabrały mi wszystko. Zabrały mi rodzinę, dom, zabrały mi sumienie, zasady moralne. Ale ja o sobie i tak mówię, że jestem największy szczęściarzom na świecie, dlatego, że narkotyki nie zdążyły zabrać mi jednego życia. Ja przeżyłem, moi koledzy tego szczęścia nie mieli. Z ludźmi, z ludźmi, który, z którymi zaczynałem brać narkotyki, praktycznie nie przeżył nikt. Wszyscy umarli z wycieńczenia. Często nie byli już w stanie po prostu znieść tego życia, popełniali samobójstwa. Kraina ich zrobiła po prostu. 20 lat moje życie, bo tyle lat byłem uzależniony, 20 lat moje życie kręciło się wokół narkotyków. Zdobywanie narkotyków wypełniało mi całe moje życie. Stało się po prostu jedynym uzasadnieniem i sensem mojego istnienia. Nie będę tu może opowiadał szczegółów, ale powiem krótko. Żeby zdobyć działkę, robiłem rzeczy, których się dzisiaj bardzo mocno wstydzę. Byłem człowiekiem bez sumienia, bez zasad moralnych. Wlędzia, mogę powiedzieć, że byłem jak zwierzę, które, drapieżne zwierzę, które yy, dla odrobiny heroiny jest w stanie zrobić wszystko: oszustwa, przekręty, złodziejstwo, zdarzały się i gorsze rzeczy. To był mój codzienny chleb. Tak moje życie toczyło się przez 20 lat. Wypełnione tylko i wyłącznie jednym: zdobywaniem kolejnych działek. W 1985 roku musiałem opuścić to miasto, w którym się wychowałem. Czyli Jasło. Mieszkałem tam 25 lat z dziadkami. Zostałem wychowany przez dziadku. Musiałem to miasto opuścić, ponieważ stałem się tam wrogiem publicznym numer jeden. No cóż, pierwszy zacząłem produkować ką wyjaśniając. Przychodzili kumple, mówili Wiesiek, daj spróbować. Ja też bym chciał zobaczyć, jak to jest. No to ja wyciągałem z strzykawkę, mówiłem, masz brachu, próbuj. Jesteś wolnym człowiekiem. Twój wybór, twoje małpy i twój cyrk. No i niestety oni się uzależniali. A po jakimś czasie zaczęli umierać jeden po drugim. I to ja jestem winny tych śmierci. Bo ja im kiedyś dałem do pierwszy, pierwszy raz do ręki strzykawkę z, z narkotykiem, z narkotykiem, który po latach ich po prostu zabił. Więc czasami potrafię powiedzieć o sobie, że jestem mordercą po prostu. W 1985 roku dziadkowie, z którymi mieszkałem, mieli mnie już kompletnie dość. No bo zaczęły się wizyty milicji w domu, konflikty z prawem. Wylądowałem zresztą w sądzie na ławie oskarżonych, miałem sprawę za produkcję heroiny. Na szczęście skończyło się wyrokiem w zawieszeniu. W każdym razie dziadkowie mieli mnie dość i wysłali mnie do rodziców, do mamy i do ojczyma do Koło Brzegu. Pojechałem. Nic się nie zmieniło. Po dwóch, czy po trzech dniach ja wiedziałem wszystko o kołobrzewskich narkomanach. Kto, co, gdzie można kupić narkotyk, za jakie pieniądze, kto produkuje, no o, po prostu całe, całą wiedzę posiadłem, która była mi potrzebna do tego, żeby kontynuować naukę. No i oczywiście brałem dalej, staczałem się na dno. Stoczyłem się kompletnie. Mówię, doszło do tego, że, że, że narkotyk był jedynym uzasadnieniem mojego istnienia, mojego życia. Nic więcej. No i tak to trwało 22 długich lat do roku 2000, ponieważ ja jestem. Nie powiedziałem tego na początku, Jestem, urodziłem się w 1960 roku, mam w tej chwili 63 lata. No i mówię, 20 lat z tych 63 byłem uzależniony. No i mówię, przez 20 lat ten mój nauk trwał. Zaczęło się wszystko zmieniać w 1999 roku. Mieszkałem wtedy z koło Brzegu z rodzicami, z tym, że rodzice mieszkali w centrum koło brzegu, a ja na peryferiach miasta, w Nowej dzielnicy, takiej pod Też To jest teren byłego lotniska rosyjskiego. Rodzice mieli tam kawalerkę i ja tam mieszkałem. No i dnia wracałem sobie do domu, szedłem kompletnie zaczpany. I spotkałem na swojej drodze księdza. Naprzeciwko mnie szedł sobie śmieszny człowieczek w śmiesznej czarnej sukience. Bo tym był dla mnie ksiądz. Nikim więcej. Ja od 15 roku życia nie byłem w kościele, czyli praktycznie od 25 lat. Od 25 lat się nie modliłem, nie spowiadałem, nie uczestniczyłem we mszy świętej, nie przyjmowałem komunii świętej. Powiem szczerze, de facto stałem się już ateistą. Mojego Boga już nie było. Mój Bóg umarł. Tak, umarł. Zniknął w oparach heroiny. Przestał istnieć. Ja już Boga przestałem wierzyć. I oto idę sobie za chodnikiem, i nagle naprzeciwko mnie idzie człowiek. Czarnym, długiej szacie. No, oczywiście, zorientowałem się, czy to jest ksiądz. I wtedy stało się coś, czego sobie w żaden dzisiaj sposób nie potrafię wytłumaczyć. Ja na to nie mam żadnego racjonalnego wytłumaczenia. Dlaczego ja do tego księdza podszedłem? Ten ksiądz był dla mnie nikim. Nie znaczył nic kompletnie. No, zwykły człowiek, trochę inaczej ubrany tylko. A ja podszedłem do tego księdza i zaczepiłem go. Zresztą, teraz jak wracam wspomnieniami do tamtego momentu, to, to, to mam tą świadomość, że w momencie, kiedy ja się do niego zbliżałem, poczułem tak, jakby mi ktoś na plecach położył rękę. I ta niewidzialna ręka po prostu mnie w stronę tego księdza popchnęła. Zaczepiłem księdza, no i okazało się, że to był proboszcz w mojej parafii tam spod czela. młody ksiądz Wacek Grondalski to jest kapłan, który poświęcił swoje życie pomocy narkomanom. Dzięki Wackowi w Polsce jest, działa taka wspólnota, Czenakolo się nazywa, to jest włoska nazwa, po polsku Wieczernik, założona przez włoską zakonnicę Elwirę Petrocji, wiele lat temu. Jest to wspólnota, która ma też dom w Medjugorju, i mają niesamowitą skuteczność. Ich skuteczność w leczeniu w narkomanii to jest rzędu 70-80%. Przeciętnie z narkomanii wychodzi 10%. Wszystko, co jest ponadto, to już jest rewelacja. Kiedyś mi powiedziała tak lekarz, która się zajmuje uzależnionymi. I właśnie dzięki Wackowi ta wspólnota też znalazła y, swoją, y, swoje miejsce w Polsce. Zresztą mają w Polsce w tej chwili chyba trzy czy cztery domy i już rozwijają się. No. W każdym razie, no, jak Wacek, oczywiście mając do czynienia z narkomanami, y, zorientował się po pierwszym spojrzeniu, że jestem narkomanem, byłem zaćpany odurzony, więc to było widać. Zabrał mnie ze sobą do kancelarii parafialnej, posadził mnie na krześle, i zaczął mi opowiadać o czym? A no właśnie o tej wspólnocie. Włacyk chciał, żebym ja pojechał się leczyć. Wtedy jeszcze tych domów w Polsce nie było, one no dopiero się tam tworzyły. Więc Wacek chciał, żebym właśnie pojechał do Medjugorje, do, do Czenakolo się leczyć. Opowiadał mi też o, o samym Medjugorju, o objawieniach, o tym, co tam się dzieje. Wacek mówił, a ja nie wierzyłem nawet jedno słowo, które on powiedział. Ja byłem cały na nie. On mówił, a mnie tak jednym uchem wchodziło, a drugim wychodziło, i pomyślałem sobie: A gadaj sobie zdrów. Ty gadasz, a ja posiedzę i posłucham. I nic więcej. Nie zrobiła mi ta jego pomieszczona na mnie żadnego wrażenia. Na szczęście Wacek poznał moją mamę. Nie wiem, jak to się stało do dzisiaj. W jaki sposób oni się poznali. W każdym razie y, Wacek poznał moją mamę no i zmotywował ją do jednej rzeczy. Ja zawsze będę powtarzał, że to jest jedyna rzecz, którą mogą zrobić rodzice narkomana, który bierze i nie chce się leczyć. Otóż pod wpływem Wacka moja mama któregoś dnia postawiła mi ultimatum. I powiedziała krótko: Słuchaj, masz dwa wyjścia. Albo idziesz się leczyć do Czenakolo natychmiast, albo pakuj manatki i wynoś się na ulicę. W moim domu nie ma miejsca dla narkomana. Ja kiedyś wylądowałem na ulicy na bardzo krótko. No życie na ulicy jest koszmarem. Jest to ciężka walka o przetrwanie o przeżycie, bo trzeba było zdobyć działkę, trzeba było zdobyć coś do jedzenia, znaleźć miejsce do spania. Więc ten okres krótki był bardzo dla mnie trudny, więc w momencie, kiedy mama postawiła mi tu ultimatum, to ja sobie pomyślałem, o nie chłopie, na ulicę to ty już nie chcesz wracać. No więc postanowiłem, że pojadę do Medjugorja. Z tym, że ja nie jechałem cię leczyć. <noise> Oczywiście, że nie. Ja pomyślałem sobie tak: jedź, chłopie, do Medjugorja, posiedzisz sobie, odpoczniesz, matka się uspokoi, za jakiś czas wrócisz, dalej będziesz sobie jechał. No i pod koniec maja 2000 roku razem z pielgrzymką wyruszyłem do Medjugorja. Mama zrobiła jeszcze na koniec. Potworne głupstwo. Właściwie najgłupszą rzecz, jaką zrobić mogła, czyli pieniądze na no, opłacenie pielgrzymki, dała mi do ręki. A ja oczywiście pobiegłem do dilera natychmiast, i zamieniłem tę kasę na heroinę. Jechałem, pamiętam, pociągiem do Warszawy, bo wyruszała ta pielgrzymka z Warszawy. Z cichą nadzieją, że ja z tej Warszawy nigdzie nie pojadę, no bo już nie mam za co. Pieniąd pieniędzy już nie było. No i pamiętam że wysiadłem rano w, z pociągu na dworcu centralnym, wsiadłem w tramwaj, pojechałem na miejsce, gdzie czekał autobus. No i zbliżam się do autobusu. Oczywiście byłem naćpany i widzę, no, ludzie pakują torby do bagażnika, a przy drzwiach autobusu stoi pan. No i zbiera oczywiście pieniądze. No więc pomyślałem sobie, dobra, nie ma pieniędzy, nie jedziesz, bracie. Podszedłem do tego gościa, a on bardzo uważnie zmierzył mnie tak z góry na dół wzrokiem, przyjrzał mi się, a potem zadał mi pytanie: Masz pieniądze? Na co ja mu bezczelnie, z butną miną i takim dość mrukliwym tonem odpowiedziałem: Nie mam. A on się do mnie uśmiechnął, powiedział: Nie masz, to wsiadaj. No i tak się, już nie było wyjścia po prostu. W tym momencie nie byłem w stanie się już wycofać. Rzuciłem plecak do bagażnika i wsiadłem do autobusu. I tym sposobem trafiłem do Medjugorja. Zresztą tutaj taką małą dygresję zrobię. Ludzie, którzy mnie wjeźli, też współpracowali z księdzem Wackiem i też mieli do czynienia z narkomanami. Ja nie byłem pierwszym, którego oni wjeźli, więc po prostu orientowali się, gdzie jest problem i wzięli mnie za darmo. Mama dopiero parę miesięcy później pokryła wszelkie koszty tej pielgrzymki. No więc pojechałem do Medjugorja, przyjechałem do Medjugorja. Jakoś dzień czy dwa po przyjeździe zacząłem chodzić do tego Czenakolo na taki okres próbny. Wyglądało to tak, że mieszkałem z grupą w pensjonacie. Ale cały dzień szedłem rano do wspólnoty i cały dzień tam spędzałem. Z nimi jadłem, pracowałem. Po prostu cały dzień tam spędzałem. Oni chcą sprawdzić jeden, jedną rzecz. Czy ten nowy chce chociaż trochę się leczyć? Bo zasada jest taka. Człowieka uzależnionego nie da się wyleczyć wbrew jego woli. To jest niemożliwe. Jeżeli sam uzależniony leczyć się nie chce, to nie wyleczy go nikt. Nawet Bóg go nie wyleczy, bo Bóg dał nam wolną wolę i On w nasze wybory nie ingeruje. Więc jak my mówimy nie, to Pan Bóg odsuwa się, staje z boku i mówi, dobrze, ja poczekam. No więc oni chcą sprawdzić, czy ten nowy chciał się leczyć. No i nie się chciało. Sześć dni. Dokładnie sześć dni. Tyle wytrzymałem się na kolo. Nawet do końca nie będąc y, członkiem wspólnoty. Ale dlaczego tak się stało? No cóż, życie w tej wspólnocie jest bardzo trudne. Przypomina klasztor klauzurowy o bardzo surowej regule. Nie ma tam telewizji, internetu, telefonów, komputerów. Właściwie nie ma nic. Są dwie rzeczy tylko praca i modlitwa. Tak jak to benedyktyńskie ora et labora. Módl się i pracy, więc tam są te dwie rzeczy. No więc dla mnie to było nie do przyjęcia. Niedawno jeszcze, mówię, bujałem się po świecie, a tu nagle trzeba było się poddać tak surowym restrykcjom. Choć myślę, że ja bym to nawet wytrzymał, tylko że mnie tam najbardziej rozmiękczyło coś innego. Otóż jak przychodzi nowy do wspólnoty, to dostaje opiekuna. Oni mówią na tego opiekuna anioł stróż. I jest to rzeczywiście człowiek, który zachowuje się jak anioł stróż, czyli nie opuszcza cię nawet na sekundę. Cały czas ci towarzyszy. Pracujesz obok niego i cokolwiek chcesz zrobić, musisz się zapytać anioła stróża, czy ci wolno. Jeżeli on ci pozwoli, to możesz to zrobić. Jeżeli on ci zabroni, to kategorycznie nie masz prawa tego zrobić. No i mnie doprowadzały do, do szału, takie no, żen, żenujące dla mnie sytuacje, ponieważ ja, trafiając do Machu w 2000 roku, miałem 40 lat, byłem dorosłym, dojrzałym mężczyzną. A za nią Stróża dali mi jakiegoś chyba 18-letniego z którym ja się kompletnie nie mogłem porozumieć nawet. Bo korańczyk mówił, po swojemu, czyli po koreańsku i mówił po włosku, ponieważ językiem wspólnotowym kolo jest włoski, ponieważ założyła go włoska zaklinica. Główny dom jest w Włoszech, więc oni się między sobą porozumiewają po włosku, uczą się włoskiego. Więc on mówił po koreańsku i po włosku, ja mówiłem po polsku i trochę po angielsku. Więc nie byliśmy się w stanie porozumieć. No i dochodziło do sytuacji, które dla mnie były żenujące. No na przykład pracowaliśmy gdzieś tam blisko siebie, bo zawsze tak to było ustawione, że on mnie cały czas musiał mieć na oku. W pewnym momencie zaczęło mi się siku. No rzuciłem łopatę, lecę do koreańczyka, stanąłem przed nim i próbuję mu wytłumaczyć, że ja muszę iść do toalety. A on się patrzy na mnie i nic nie rozumie. No po kilkunastu sekundach dopiero zrozumiał, o co mi chodzi, oczywiście natychmiast kiwnął głową, yy, że mogę, nie? No więc ja pędzę do toalety, kto pędzi za mną? Koraleńczyk. I stał pod drzwiami i czekał, aż skończę. No taka jest rola anioła stróża na Czenakolą. Jest to, powiem szczerze, strasznie wnerwiające i stresujące. I mnie po prostu chyba najbardziej to ten anioł stróż zmotywował do, do tego, żeby stwierdzić, że Czenakolą to jest po prostu dom wariatów, i że ja się do tego nie nadaję, i po sześciu dniach postanowiłem wrócić do Polski. Z tym, że sytuacja się skomplikowała, ponieważ autobus, którym ja przyjechałem, zdążył odjechać. Mieszkałem w pensjonacie, ale umowa z właścicielką była taka: dopóki chodzę do Czenakola, mogę mieszkać. W momencie, kiedy się Przestaję chodzić, muszę się natychmiast wyprowadzić. No to samo ultimatum de facto, które postawiła mi moja mama. Ale to był początek maja, długi weekend 2000 roku. Mnóstwo Polaków w Medjugorju. Mnóstwo autobusów z Polski, na każdym kroku praktycznie słychać było polski język. Nawet no ja zabrałem plecak i ruszyłem w świat. Na ulicę Medzugoria, Bo ja byłem święcie przekonany o jednej rzeczy, że... Znajdę jakieś miejsce w autobusie i pojadę do Polski. No i niestety bardzo się rozczarowałem. Narkomania jest jak trąd. Tak, ja twierdzę, że narkoman to jest współczesny trendowaty. Na słowo narkotyki czy na kolo wszyscy uciekali ode mnie jak od zarazy. Nikt nie chciał ze mną nawet gadać. Organizatorzy pielgrzymek, piloci grup pielgrzymkowych, Kierowcy autobusów, jak tylko usłyszeli słowo na Kolo, rozmowa się kończyła. No i stała się rzecz dla mnie trudna. Utknąłem w Medziugorii. Znalazłem się w obcym kraju, w obcym mieście, bez pieniędzy. Zostało mi grosze, mi jakieś zostały, no bo wiadomo, reszta poszła na heroinę. Bez znajomości języka i bez możliwości powrotu. A po paru dniach zaczął się dramat. Dramat, który narkomani nazywają głód. Lekarze mówią na to zespół abstynencyjny. Może tak krótko powiem, co to jest w ogóle? Otóż zespół abstynencyjny polega na tym, że narkotyk, również tak samo jak i alkohol, powoduje w organizmie zmiany. Są to zmiany głównie w metabolizmie organizmu, na poziomie przemiany materii. I w momencie, kiedy człowieka uzależnionego pozbawi się tej jego używki, to ten organizm zaczyna jakby wariować, i wtedy zaczyna się cierpienie. Głód heroinowy jest jednym z najgorszych. Narkotyki uzależniają w różny sposób psychicznie, fizycznie. Heroina jest jednym z najgorszych, dlatego że uzależnia i psychicznie, i fizycznie. Czyli brak heroiny powoduje, oprócz depresji, jak i stanów takich y, trudnych psychicznych, powoduje potężne cierpienie fizyczne. Powiem tak: w momencie, kiedy zabrakło mi narkotyku, y, pierwsza rzecz, która się stała, to ja straciłem chęć do życia. Popadłem w totalną depresję. Pamiętam, że kiedy brałem ostatnią działkę, to we mnie był tak potworny strach, bo wiedziałem, że już więcej nie mam, że za chwilę będzie cierpienie. Bolało mnie wszystko stawy, mięśnie, kości. Pociłem się wstrętym śmierdzącym potem. Miałem potworną biegunkę, co chwilę wymiotowałem po prostu tragedia. No i żeby ten stan przetrwać, to te ostatnie grosze, które mi zostały jeszcze z pieniędzy na opłacenie pielgrzymki, zacząłem wydawać na alkohol. Jak mówią narkomanii, ja próbowałem ten głód zapić alkoholem. Piłem non stop. Bez przerwy pijany. Bałem się wyczeźwieć po prostu. Bałem się wyczeźwieć, bałem się głodu, bałem się wyczeźwieć, więc... Yy, po prostu kupowałem rakiję, ten tam, tamtejszy, miejscowy bimber, i po prostu piłem bez przerwy, żeby, żeby być na tym, na tym haju alkoholowym, chociaż. No, po paru dniach stałem się wrakiem człowieka, kompletnym. Wyglądałem strasznie. Byłem brudny, śmierdzący, zarośnięty. Śmierdziałem potem brudem. Alkoholem. Ludzie uciekali nawet nie ode mnie. uciekali od smrodu, którym się, który się wokół mnie unosił. No a oprócz tego, mówię, towarzyszyły mi te wszystkie objawy głodu, czyli biegunka, torsje, wymioty, ból, ból mięśni, ból kości, stałów. I wtedy postanowiłem zrobić jedną rzecz. Raz na zawsze z tym wszystkim skończyć. Powiedziałem sobie, chłopie, masz tego dość. Trzeba to wszystko zakończyć. No i postanowiłem, że pójdę gdzieś pod chałupę, odetnę sobie kawał sztura, na którym się suszy pranie i po prostu się powieszę. Skończę ze sobą. Będę miał raz na zawsze święty spokój. No i kiedy właściwie już podjąłem tą decyzję, kiedy byłem zdecydowany to zrobić, na szczęście spotkałem człowieka, który powiedział, że mnie zabierze do Polski. Na parkingu za kościołem, ponieważ za kościołem Będzego jest taki duży parking, gdzie parkują autobusy, i tam przy jednym z autobusów spotkałem organizatora Pielgrzymek z Warszawy. Niestety nie żyje już od lat, zmarł na raka, ale to był wspaniały człowiek. I ten gość powiedział mi krótko: Wiesiek, ja Cię wezmę. Nie ma sprawy, ja Cię zabiorę ze sobą. Jest jeden problem. Jest piątek. Myśmy się spotkali w piątek. Jest piątek. Ja niedawno przyjechałem, będę tu do środy. I ty do tej środy musisz jakoś sobie tu poradzić, musisz przetrwać. Ja ci nie pomogę, ja nie mam pieniędzy na to, ani środków, żeby ci zapewnić jedzenie, spanie. Obiecuję ci jedną rzecz. W środę wsiadasz do mojego autobusu, jedziesz do domu. Jakiś czas potem spotkałem przy kościele zakonnika naszego, polskiego, Franciszkanina konwentualnego. Nazywał się Mirosław Kopczewski, ojciec Mirosław Kopczewski. To był kapłan, który przyjechał ze mną jedną pielgrzymką do Medjugorje i on też został w Medjugorju. Ponieważ on sobie zrobił urlop w Medjugorju i został też w Medjugorju, chyba był wtedy z półtora miesiąca. W każdym razie ten zakonnik powiedział mi, że jest w parafii taki kapłan franciszkanin, ponieważ Parafię mędrzegowską prowadzą Franciszkanie, że jest tam kapłan franciszkanin, który nazywa się Slawko Barbalicz, i że on ma pod opieką kilkunastu takich połamańców życiowych podobnych do mnie, którym on pomagał wrócić do życia. I ten Polak powiedział mi krótko: Mówi, idź do niego, dogadaj się z nim, powiedz, że ty to odpracujesz, niech on ci da jedzenie i spanie do środy, a w środę sobie wsiądziesz do autobus i pojedziesz. No, i ja postanowiłem, że spróbuję. Poszedłem w piątek wieczorem pod zakrystię na koniec wszystkich tych wieczornych modlitw, ponieważ ojciec Slawko zawsze kończył te ostatnie modlitwy, od, odmawiał. No i spod, dorwałem ojca Slawko, jak wychodził z zakrystii. Zagadnąłem go, na moje szczęście był poliglotą. On mówił wieloma językami. Polski kaleczył w mowie, ale sporo rozumiał, więc nie trzeba było tłumaczyć. Ja mu powiedziałem prosto z mostu. Proszę ojca, ja jestem starym narkomanem, biorę 20 lat. Ja z tego nie wyjdę. Bo sam już w to nie wierzyłem. Byłem jeszcze na kolo, uciekłem, nie chcę tam być, to jest dla mnie dom wariatów, nie chcę tam być. W środę wracam do Polski, ale do środy muszę jakoś tutaj przeżyć. Czy ojciec mi pomoże? I on się wtedy na mnie spojrzał tak dziwnie, zagadkowo się uśmiechnął. A potem będzie dobrze. I zawarliśmy umowę. Umowę, która mówiła, że ja do środy będę pracował z jego podopiecznymi, a w zamian za tą pracę będę miał jedzenie, no i wiadomo, spanie, dach nad głową. A w środę miałem sobie wsiąść do autobusu i pojechać. Pozwolę sobie tutaj na taką dygresję na temat Kiedy wracam też myślą do tego jego pierwszego spotkania z nim, zawsze wraca mi ten obraz, ten jego dziwny uśmiech i takie dziwne, zagadkowe spojrzenie, yy, którym on mnie obrzucił wtedy w czasie tej pierwszej rozmowy. Ja pamiętam, że, że jak on się na mnie wtedy tak popatrzył, to mi się od razu zapaliła taka czerwona żarówka w, w mózgu, w głowie. Chłopie, uważaj, bo ten człowiek coś wie. On coś o tobie wie, czego ty jeszcze od... nie wiesz. Uważaj. Ja dzieci jestem głęboko przekonany, że ten zakonnik już w piątek wiedział, że ja z górę, się nigdzie nie ruszę. Ja jeszcze tego nie wiedziałem, a on w jakiś dziwny sposób to wiedział. Bo tak na mnie właśnie spojrzał, takim wzrokiem, i ten uśmiech jego jakby chciał powiedzieć: Mam cię, synku. No, ale mówię, wracając do tematu, yy, yy, uzawaliśmy tę umowę. Ostatnią noc, w piątku na sobotę, przespałem jeszcze na ławce pod kościołem. Nie było dla mnie przygotowanego miejsca na kwaterze, więc przespałem na ławce pod kościołem. W sobotę rano poszedłem z tymi moimi nowymi kolegami do pracy. No, powiem tak: zbieranina niesamowita. Jak ja to mówię, śmieci pozamiatane z całej Europy. Kilkunastu popaprańców, alkoholicy, narkomani, złodzieje, ludzie z problemami psychicznymi. Po prostu wyrzutki społeczne, ludzie, których społeczeństwo od siebie odpycha. A Sławko zbierał tych ludzi i pomagał im wrócić do życia. No i poszedłem z nimi do pracy, no oni, jak mnie zobaczyli, to od razu mi powiedzieli krótko: ty, to sobie siadaj tam w kącie i siedź. My dzisiaj pracujemy za ciebie. No bo ja nie byłem zdolny do niczego. Nie dość, że miałem narkotykowe głody, to jeszcze pojawił się kat gigant, no bo oczywiście już pić nie mogłem dłużej. Bo skoro miałem być we wspólnocie, to się skończyło pić. Więc oprócz głodu narkotykowego, który trwał cały czas, jeszcze pojawił się kars gigant. No ja miałem wrażenie, że umieram po prostu. No ale jakoś przesiedziałem te przedpołudnie. Po południu zabrali mnie ze sobą na kwaterę. Umyłem się pierwszy raz od, nie pamiętam ilu dni. Ubrałem jakieś czyste ciuchy na siebie. Pamiętam, dali mi jeść. Nie byłem w stanie nic przełknąć. Mój żołądek nie, nie, nie tolerował niczego poza alkoholem, więc po prostu nic nie zjadłem. No ale dali mi jeść, nakarmili mnie. No ale potem patrzę, co oni robią, a oni przygotowują się do wyjścia do kościoła na wieczorny program modlitewny. Co to jest ten wieczorny program modlitewny, bo przecież nie każdy był w i Otóż w Mędzugoriu. Codziennie, wieczorem jest taka solidna dawka modlitwy. Składa się to z dwóch części różańca. Potem jest, modlitwa, e, potem jest Msza Święta, potem jest modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała, i kolejny różaniec, czyli trzecia część różańca. A oprócz tego, w niektóre dni jest jeszcze adoracja Najświętszego Sakramentu. I dla tych podopiecznych ojca Slawko to był najważniejszy punkt dnia. Slawko zawsze powtarzał nam Wy jesteście bardzo chorzy, a Bóg jest najlepszym lekarzem i Wy musicie się modlić więcej niż inni. I uczestnictwo w wieczornym programie modlitewnym było absolutnie obowiązkowe. Jak nawalaliśmy w pracy, to Slawko potrafił przyjść, pokręcił się, trochę się pokrzywił, tak, żeby było pedagogicznie. <grym> po czym odchodził bez słowa. A jak któryś nie przyszedł na wieczorny program modlitewny i nie miał solidnego usprawiedliwienia, a właściwie było tylko jedno choroba, to dostawał taką górę, że mu się buty z nóg spadały. I najczęściej miał powiedziane, że jeszcze jeden raz i wylatuje ze Wspólnoty. I Slawko był w tym bardzo konsekwentny. Jeżeli ktoś podpadł po raz kolejny, to po prostu był wyrzucany ze wspólnoty. No więc oni się szykują do tego kościoła, a mnie się do tego kościoła absolutnie iść nie chciało. Z kilku powodów. Po pierwsze, czułem się strasznie. No mówię, miałem kaca giganta, narkotykowe głody, byłem wykończony. Moim jedynym marzeniem to było położyć się do łóżka. A powód drugi? Mnie to, co działo się w kościele, nie interesowało nic za nic. Kompletnie. Różaniec? W tamtym czasie różaniec to dla mnie była taka śmieszna, me, jak mi się wtedy wydawało, czysto mechaniczna modlitwa, polegająca na powtarzaniu w kółko Macieju tego samego. <laughs> Mówiłem o różaniec o klepanie zdrowa się. A msza święta nie miała dla mnie żadnej treści, żadnego znaczenia. To był po prostu rodzaj teatru, show jakiegoś. Kapłan coś mówił, wykonywał jakieś gesty, podnosił yy, białe kółeczko, potem kielich, rozłożył ręce, złożył ręce, coś tam sobie gadał, ludzie mu na to odpowiadali. Dla mnie nie stanowiło to żadnej treści. Po prostu no, teatr, przedstawienie. No, nie miałem najmniejszej ochoty iść do tego kościoła. Ale z drugiej strony zrodziła się we mnie taka myśl. Chłopie, pomogli ci. Dzięki nim masz dach nad głową, łóżko z czystą pościelą. Nakarmili cię. Nie jest istotne, że ja nie jadłem, ale dali mi jeść. Nakarmili cię. To ty nie wydziwiaj, nie kombinuj, nie stwarzaj tu dla siebie jakiś od razu ekstra przywilejów, nie rób zamieszania, tylko skoro oni idą do tego kościoła, to ty idź z nimi. Skoro oni idą, bo muszą, to ty idź z nimi. No i zebrałem ostatnie resztki sił i noga za nogą, ledwo żywy, powlokłem się na wieczorny program modlitewny. Jaki był skutek? tej wyprawy, a no taki, że wynudziłem się, jak mops. <noise> Dokładnie. Tak mówię, dla mnie nie... modlitwa to było coś, czego już nie robiłem od lat. Więc ludzie odmawiali różaniec, a ja siedziałem po prostu. Nudziłem się. A msza, no mówię, no rodzaj widowiska, które też nie miało dla mnie treści ani znaczenia. No więc jakoś tam przesiedziałem te wszystkie modlitwy, czyli różaniec, mrze, potem modlitwa o uzdrowienie, kolejny różaniec. No skończyło się to wszystko przed dziewiątą, bo zaczynała się w lecie program o osiemnastej, a trwa około dwóch i pół godziny, więc skończyło się to przed dziewiątą, ale była sobota, a w sobotę zawsze wieczorem po programie jest przerwa i od godziny dziesiątej do 11 jest adoracja Najświętszego Sakramentu. I Chorwat, który się mną opiekował, zapytał się mnie, czy chcę zostać na tej adoracji. I powiedział mi wprost, myśmy się trochę po angielsku dogadywali. I on powiedział mi wprost, Wiesiek, jeżeli jesteś zmęczony, jeżeli czujesz się źle, my możemy natychmiast iść do, do, do domu. Ty absolutnie na tej adoracji zostawać nie musisz. No mówię, ja nie czułem się źle, ja miałem wrażenie, że umieram, że się rozpadam. Że za chwilę się rozsypie na kawałki jak domek z kart. I do dzisiaj nie wiem, po raz kolejny powtarzam to, do dzisiaj nie wiem, dlaczego i z jakiego powodu ja nagle temu człowiekowi ni w pięć, ni w dziewięć odpowiedziałem: Skoro koledzy zostają na tej adoracji, to ja też. Ja tego sobie nie potrafię w żaden racjonalny sposób wytłumaczyć. No ale zostałem. Zostałem. Adoracja była w kościele. Wtedy jeszcze do kościoła wejść nie dawno. <noise> nie było opcji. To był taki tłum, że się nie dało palca wcisnąć. Więc usiedliśmy na ławkach, które są na zewnątrz. Przyszła godzina 22, ludzie zaczęli, zaczęła się adoracja, ludzie zaczęli się modlić, wielbić boga, śpiewać. To jest piękna oprawa muzyczna tych adoracji. A ja? A ja oczywiście nudziłem no, się. Siedziałem jak na tureckim kazaniu i nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Ale tylko do pewnego momentu. Bo przyszła taka chwila na tej adoracji, że mnie ogarnęła po prostu ciemność. Ja to tak nazywam. Ciemność. To nie była ciemność w sensie, że gasimy światło, robi się ciemność. Nie. Ta ciemność była tu. Ona była we mnie, w mojej duszy, w moim sercu. W pewnym momencie miałem takie wrażenie, jakby wszystko się zawaliło. Przede wszystkim pojawiła się rozpacz. Potworna, bezgraniczna, czarna rozpacz. I ja miałem wrażenie, że ta rozpacz weszła tam, w środek, w głąb tej mojej chorej, połamanej narkomańskiej duszy i zaczęła tą duszę od środka rozrywać na kawałki. Jak gdzieś w głębi siebie zawyłem, jak pies. Oczywiście nie nagłos, ale tam, w środku w duszy zawyłem, jak pies tej rozpaczy. Ja zawsze mówię, kochani, w każdym z nas, w każdym człowieku, bez wyjątku, płonie takie światełko. Światełko, które nazywa się nadzieja. Bez tego światełka nie da się żyć. Nie da się przejść przez życie nie mając nadziei. A we mnie ta ostatnia iskierka nadziei, która gdzieś tam się tliła na samym dnie duszy, w tym momencie po prostu. Kasła. Dlatego ja mówię, że ogarnęła mnie ciemność. Pojawiła się ta straszna, bezgraniczna, czarna rozpacz, a po niej przyszedł strach. Zwierzęcy, paniczny, taki lodowato zimny strach. Ja w pewnym momencie po prostu całkiem opadłem z sił. Ręce opadły mi bezsilnie na oparcie ławki przede mną, głowa poleciała mi na ręce. Ja zrozumiałem wtedy jedną rzecz. Muszę coś zrobić. Muszę coś zrobić, do kogoś zwrócić się o pomoc, bo ja nie wytrzymam tego, co się ze mną dzieje. Nie jestem w stanie wytrzymać tego, co się ze mną dzieje. Stanie się za chwilę coś złego, nie wiem co. Umrę, zwariuję, Popełnię samobójstwo, ale ja nie jestem w stanie tego wytrzymać, tej rozpaczy, tego strachu, tej beznadziei, która we mnie wstąpiła. Muszę się do kogoś zwrócić o pomoc, ale nie było do kogo. Byłem sam. Wokół mnie siedziały tłumy ludzi, setki ludzi, a ja się czułem tak, jakbym był ostatnim żywym człowiekiem na tym świecie. Byłem tylko ja. I ten strach, ciemność, to wszystko, co się działo we mnie i co niszczyło mnie od środka. Niszczyło moją duszę. Wiedziałem, że jeżeli do kogoś nie zwrócę się o pomoc, to to wszystko źle się skończy. No i wtedy zrobiłem coś, czego bym się po sobie absolutnie nie spodziewał. Otóż w akcie desperacji w warcie ostatecznej, krańcowej rozpaczy, zwróciłem się o pomoc do tego, którego nie wierzyłem. O którym mówiłem, że go nie ma, że nie istnieje, że jest wymysłem idiotów. Zwróciłem się o pomoc do Boga, bo ja nie miałem innego wyjścia. Ja nie miałem nikogo na tym świecie. Byłem kompletnie sam. I z tą głową leżącą bezwładnie na rękach, na tym oparciu ławki, wyszeptałem cichutko jedno zdanie. Nikt nie słyszał. Ja słyszałem i słyszał Bóg. Poza tym nikt. I powiedział mu krótko: Panie Boże, jeżeli jesteś, jeżeli istniejesz, jeżeli, bo ja jeszcze w niego nie wierzyłem. Stąd ten tryb warunkowy, jeżeli. Jeżeli istniejesz, to zrób coś ze mną. Ja już dłużej nie mogę. Ja nie mogę tak dłużej żyć. Nie chcę tak dalej, tak dalej żyć. Więc, jeżeli jesteś, to albo mnie stąd zabierz, albo zmień moje życie. I było. Dokładnie, tak. To była chwila, nie wiem, milona, trwała. Ułamek sekundy, pół sekundy, może trzy sekundy, nie wiem. W jednym momencie wszystko się zmieniło. Zniknęła ciemność, rozpacz, strach, ból, ból nie tylko duszy. Zniknął ból ciała. Tak. Moje ciało szarpane było od wielu dni głodem narkotykowym. Do tego jeszcze kad gigant. Więc cier fizycznie cierpiałem w sposób potworny. I nagle to całe cierpienie fizyczne w ułamku sekundy zniknęło. Tak jakby go nigdy nie było. A ja poczułem taki cudowny, błogi spokój. Tak. Taki cudowny, błogi spokój. Ja powiem tak, może to takie trochę no, no... Ktoś może odebrać, że to nie na miejscu jest porównanie, ale powiem tak. Żadna działka heroiny czy jakiegokolwiek innego w narkotyku, który, za którego próbowałem w swoim życiu, nie dała mi nigdy nawet ułamka, nawet jednej tysięcznej tego poczucia szczęścia i spokoju, jakie wtedy mnie ogarnęło. To było coś absolutnie cudownego. Ja poczułem tak, jakby ten. Pokój gdzieś spłynął z góry i tak zaczął mnie wypełniać. Od środka. Tak jakby się wlewał z góry i zaczął wypełniać moje ciało, moją duszę. A kiedy wypełnił już je całe, całą tą duszę wypełnił, to ja się poczułem jak w niebie. Autentycznie miałem wrażenie, że ja po prostu trafiłem do nieba. Potem adoracja się skończyła. Wracaliśmy do domu, do, na kwatery, idąc przez pola, bo mieliśmy dość daleko. Idąc przez pola, jak nakręcony, jak katarynka, powtarzają w kółko jedno zdanie. Modliłem się nawet, nie wiedząc wtedy, nie będąc świadom, że to, co robię, jest modlitwo. Otóż, idąc przez te pola, powtarzają w kółko. Panie Boże, kochany Boże kochana, już nie było, jeżeli istniejesz. Mój Bóg już istniał. Boże kochana, ja cię bardzo proszę, zrób coś tylko, żeby mnie ojciec stawką w środę nie pogonił do Polski. Bo ja nie chcę wracać do Polski. Ja nigdy więcej w życiu nie chcę brać narkotyków. Do środy bardzo się bałem. No bałem się prostej rzeczy, że w środę zakonnik rano powie, słuchaj, no umowa była do środy, jest środa, pakuj się, wracasz. Przyszła środa, spotkaliśmy się pod kościołem, jak codziennie rano po porannej mszy, i ten stanęliśmy naprzeciwko siebie. On się popatrzył na mnie, ja na niego. On się uśmiechnął, ja się uśmiechnąłem jeszcze szerzej. On nic nie powiedział, ja nic nie powiedziałem. Nie było żadnej umowy. Ten fakt po prostu przestał dla nas istnieć. Zostałem w Medjugorju. Z tym, że zaczął się natychmiast inny problem. Dla mnie problem arcytrudny. Oczywiście chodziło o spowiedź. Ja miałem w sobie tyle zła, tyle brudu, tyle grzechu, że ja nie wierzyłem, że na, na świecie jest kapłan który będzie miał na tyle mocne nerwy, że będzie w stanie do końca wysłuchać mojej spowiedzi. Ja byłem przekonany, że jak ja mu zacznę opowiadać szczegółowo, co ja w życiu robiłem, żeby zdobyć heroinę, to po pewnym momencie usłyszę synek, uciekaj mi stąd, dla takich jak ty nie ma rozgrzeszenia. Ja się po prostu bałem spowiedzi jak diabeł święconej wody. Ale na szczęście, oprócz strachu, pojawiło się drugie yy, uczucie, zresztą niskie, też brzydkie, choć w moim wypadku spełniło rolę błogosławioną. Yy, to uczucie to zazdrość. Otóż ja zacząłem zazdrościć kolegom, że codziennie przystępują do komunii świętej. A ja oczywiście nie mogłem, no jak, żeby powiedzieć. No i mniej więcej po tygodniu, na moje szczęście, zazdrość. Wzięła górę nad strachem, bo okazała się silniejsza jednak. No i zebrałem się w sobie i postanowiłem, że spróbuję, dokładnie, spróbuję się wyspowiadać. Poszedłem do tego zakonnika, który mnie wycofał do ojca Sławko, do ojca Mirosława, tego Franciszka Lina, i poprosiłem go o spowiedź. On powiedział: Dobrze, przyjdź jutro, godzinę przed ruszańcem. Czym spowiadam? No więc na drugi dzień przyleciałem do kościoła o piątej, patrzę, siedzi na ławce, czeka na mnie zakonnik. Przyszedłem, przywitaliśmy się i on mi zadał pytanie. Gdzie chcesz się spowiadać? Też tu, na ławce, czy wolisz iść do konfesjonału? No ja oczywiście wybrałem ławkę. Konfesjonalnie nie byłem tyle lat, 25 lat nie byłem, więc ja się po na tej ławce czułem swobodniej, więc wybrałem ławkę. No więc usiedliśmy na tej ławce. I co ja zrobiłem? No ja mu po prostu opowiedziałem historię swojego życia, czyli historię wszystkich świsk, oszustw, przekrętów, złodziejstwa, bandystwa Pospolitego. Wywaliłem z siebie cały brud. Całe to zło, które latami się zbierało, w mojej duszy po prostu z siebie wyrzuciłem. No i o dziwo zakonnik wytrzymał. <laughs> Wysłuchał do końca mojej spowiedzi, a na koniec zrobił coś, o czym ja kompletnie nie marzyłem. Coś, czego ja nie byłem sobie w stanie nawet wyobrazić. Otóż zakonnik udzielił mi rozrzeszenia? W imieniu Boga wybaczył mi to całe zło, które uczyniłem innym ludziom w swoim życiu. I kiedy ja skończyłem tą swoją historię, po prostu uklęknąłem przy tej ławce. wstał chwilę się nade mną pomodlił, a potem wypowiedział tę formułę, którą wypowiada kapłan, kiedy udziela penitentowi rozgrzeszenia. I są w tej formule słowa. Ja odpuszczam ci grzechy. Kiedy te słowa padły, wypowiedziane przez kapłana, ja odpuszczam ci grzechy. Całe to zło, które we mnie było, ten brud, który był do mnie przyklejony, te wszystkie poczucie winy za śmierć kolegów, za te wszystkie przekręty, świństwa i inne rzeczy, to wszystko tak jakby się odkleiło i odpadło. Przestało mnie dotyczyć. Ludzie mówią, jak im ulży, że im spadł kamień serca. Mnie w tym momencie serca spadł nie jeden kamień. Nie, po tych słowach kapłana ja odpuszczam ci grzechy, z serca spadł Mont Everest kamieni, cała góra kamieni ze mnie zleciała. I ja nagle poczułem się wolny. Ja tego nie mówiłem, ale kiedy miałem lat naście, kiedy byłem nastolatkiem hipisowałem, byłem zafascynowany yy, kulturą hip, hipisowską, gdzie wiadomo, że najważniejsza jest wolność. Ja tak bardzo tę wolność kochałem, że w imię tej wolności, dla tej wolności stałem się niewolnikiem, heroiny. A tu nagle po słowach kapłana, ja odpuszczam Ci grzechy, że ja, ja poczułem, że jestem wolny. I wiem jedno: tej wolności nie odbierze mi nikt. Nie ma takiego człowieka na świecie, który byłby mi w stanie tę wolność odebrać. Bo ta wolność jest tu. Ona jest we mnie, w mojej duszy. To nie jest to, co jest poza mną. Ona jest tu w środku. Ja, ja nawet czasami posuwam się do takiego stwierdzenia, że gdyby mnie nawet dzisiaj za te moje sprawki, no oczywiście one w tej chwili już są dawno przedawnione, ale gdyby, tak czysto abstrakcyjnie zakładając, gdyby mnie nawet osądzono za te moje wszystkie sprawki nieczne, które w życiu dokonałem i zamknięto w więzieniu, to w tym więzieniu w celi byłbym dalej wolnym człowiekiem. Bo tej wolności, którą dał mi 23 lata temu Bóg, Żaden człowiek nie jest w stanie mnie odebrać. No i od tamtego dnia jestem najszczęśliwszym facetem na świecie. Nie dlatego, że moje życie stało się nagle lekkie, łatwe i przyjemne. Nie. Ono wcale nie jest lekkie, łatwe i przyjemne. Mam swoje wzloty. Mam też upadki. Mam swoje góry i doliny. Nieraz bardzo głębokie są te doliny. Ale jest Bóg. Który pomaga mi pokonywać trudności. A najważniejsze, że mam świadomość, że nigdy w życiu już nie będę samotny, bo Bóg jest ze mną. W każdej sekundzie mojego życia towarzyszy mi cały czas, nieustannie, bez przerwy. I to czyni mnie szczęśliwym człowiekiem. I może jeszcze bym chciał na zakończenie powiedzieć słów kilka. Przede wszystkim chciałbym się posłużyć pewnym cytatem. Z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Jest tam rozdział trzynasty. Hymn o miłości. Dla mnie jeden z najpiękniejszych tekstów biblijnych. I na początku hymnu św. Paweł pisze tak mniej więcej, choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał. Byłbym jako cymbał brzmiący, jako miedź brzęcząca. Choćbym miał wiarę, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Kochani, narkomania jest chorobą, ale to nie jest początek. Narkomania nie jest przyczyną. Narkomania jest skutkiem. Skutkiem najstraszniejszej choroby na świecie. Ta choroba, tak powiedziała kiedyś matka Teresa z że ta choroba nazywa się brak miłości. Ja też chorowałem na tą chorobę. Jestem dzieckiem pozamałżeńskim. Mama była samotną matką. Kiedy mi urodziła ojca, nigdy swojego biologicznego nie poznałem. No tak się życie potoczyło, że musi, oddała mnie dziadkom. Czasami, wiecie, okoliczności są takie, że, że po prostu się nie da inaczej. Zostałem wychowany przez dziadków. Kochali mnie jak szaleń. Ale ja wiem jedno dzisiaj, mówi mi to moje życiowe doświadczenie. Żaden dziadek czy babcia, nawet najbardziej kochający, nie zastąpi ojca i matki. Miłości rodzicielskiej nie jest w stanie nic zastąpić. Dlatego ja mówię, że ja też chorowałem na tą chorobę. Większość moich kolegów narkomanów chorowała na tą chorobę, na brak miłości. Narkotyk był dla nas chemiczną protezą szczęścia. Narkotyk mnie i moim kolegom miał zastąpić to, czegośmy w życiu nie dostali. Czyli właśnie miłość. Ale niestety narkotyk zamiast do nieba sprowadził nas na samolot do na piekła. Moich kolegów zresztą dalej, bo zaprowadził ich na cmentarz. Ich już nie ma, nie żyją. A ja mówię o sobie, że jestem najszczęśliwszym facetem na świecie, mimo trudności, jak mówiłem, z lotów i upadków. I nie dlatego, że mam konto w banku, czy dużo pieniędzy. Nie, nic z tych rzeczy. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, dlatego. Że 23 lata temu na swojej drodze spotkałem miłość. Miłość szaloną. Miłość bezwarunkową. Miłość ukrzyżowaną. Ja na tę miłość plułem, przeklinałem. Mówiłem, że jest wymysłem idiotu, że jej nie ma. A ta miłość podążała za mną całe moje życie. A dopiero dzisiaj. Z perspektywy lat widzę jasne i wyraźnie, że Jezus towarzyszył mi całe życie, podążał za mną nawet w tych najgorszych momentach mojego życia. On szedł i czekał cierpliwie, cierpiał razem ze mną i czekał. I czekał. I dlatego ja będę zawsze twierdził, że bez pieniędzy. Jakkolwiek byłoby ciężko, pewnie byłoby bardzo ciężko. Da się przeżyć. Bez miłości przeżyć się nie da. Życie bez miłości jest wegetacją. Jest... Ja wiem o tym, bo żyłem tak przez wiele lat. Byłem jak trup, żywy, chodzący trup. Jadłem, spałem, piłem, czpałem, nie wiem, robiłem różne dziwne rzeczy, a tu nie było nic. W moim sercu była pustka i ciemność. I dopiero Jezus tą pustkę i tę ciemność wypełnił światłem, światłem swojej miłości. To Jezus nadał sens w mojemu życiu. Dlatego wiem jedno. Bez miłości przeżyć się nie da. A Jezus jest miłością. Tyle. Amen. 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 <laughs> ducha Świętego. Amen. Dziękuję Ci, Panie Jezu Chryste, że, że przeprowadziłeś Wieśka tego programu, że go spotkałem. Dziękuję Ci, że podziwił się swoim życiem, i drogi słuchaczu, tak jak widzisz, z tej niesamowicie trudnej historii Bóg Wieśka wyciągnął. Wierzę, że Bóg ma dla każdego plan i nie ma sytuacji bez wyjścia. Nie ma sytuacji, gdzie byś powiedział, że nie ma ratunku. Bóg czeka, czeka na Twoją decyzję. Być może dzisiaj, pierwszy raz w życiu, masz, masz taką okazję, będziesz poczujesz w sercu, że będziesz chciał wyznać, że Jezus Chrystus jest Twoim Panem i Zbawicielem i że chcesz oddać Mu życie. W ten sposób Jezus będzie mógł wkroczyć w Twoje życie. Jezus szanuje Twoją wolność, kocha Cię najbardziej na świecie i pragnie obdarzyć Cię miłością, ale potrzebuje Twojej decyzji. To jest być może czas dzisiaj, byś albo ponowił tę decyzję, albo pierwszy raz w życiu powiedział teraz na głos Jezu Chryste, oddaję Ci moje życie, wszystko co mam, wszystko co posiadam. Ty jesteś Panem mojego życia. Działaj w moim życiu. I wierzę, Jezu Chryste, że chcesz się dotykać serc właśnie takich ludzi opuszczonych, samotnych, też uzależnionych, pełnych e, zranionym życiu, tego braku miłości, którzy doświadczyli właśnie w dzieciństwie, czy gdzieś w innym, okresie swojego życia, którzy bardzo cierpią z tego powodu. A Ty masz dla nich otwarte ramiona i czekasz, czekasz na tę decyzję. I teraz dziękuję Ci, oddaję Ci chwałę i uwielbiam Cię Jezu Chryste. Niech yy, ta chwała właśnie i miłość wypełnia wszystkich, którzy, którzy oglądają ten program. Chwała Ojcu i Synowi, Synowi i Duchowi, Duchowi Świętemu. I Świętem. jak no, było na, na początku, nas zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen. Thank you. <laughs> <laughs>